Przedstawiam pana Marka Pedowskiego, człowieka, który zajmuje się zjawiskami, nie wiem jak to nazwać, może nie nienormalnymi, ale mało wytłumaczalnymi. Nie wiadomo jak to określić. My w szkole też się zajmujemy zjawiskami nadprzyrodzonymi, bo ogarnąć was to też jest duża sztuka i trzeba mieć określone umiejętności. Natomiast pan Marek w swoim dotychczasowym funkcjonowaniu, w swoim życiu, no, ma na tyle doświadczenia i różnego rodzaju sytuacji, które miały miejsce, że na pewno was to zaciekawi. Myślę, że pewne rzeczy, które nas otaczają, a na które nie zwracamy uwagi, są też bardzo interesujące i ciekawe. A wytłumaczenie ich, czy zwrócenie na nie uwagi, czasami powoduje, że zastanawiamy się nad czymś. I mam nadzieję, że dzisiejsze to spotkanie sprowokuje u was pewne nastawienie myślenia na różnego rodzaju aspekty, które w życiu są może pomijane i nie zwracamy na nie uwagi, a one są naprawdę bardzo istotne, fajne i powodujące do zamyślenia myślenia. A nic bardziej mnie rozwija niż myślenie, szukanie nowych wyjść, próba wytłumaczenia czegoś. Ja trochę pomąciłem wam tutaj pewnie głowę, ale pan Marek nas prowadzi na określone tory. Myślę, że po dzisiejszych zajęciach na pewno część z was zainteresuje się tematami, o których dzisiaj będziecie tutaj mówić i wspominać. A myślę, że również telewizja, która dużo rzeczy ostatnio transmituje i nawet na kanałach, znacie Discovery? Co znaczy Discovery? Odkrycie. No, super, może będę wiedział, zostawiam was na ten moment. Odkrywajcie dzisiaj to, co nieznane i fajne. Pan ile mamy żartów, ja tak się zapytam. Ile potrzeb? Nieograniczone możliwości. Dobrze, mamy piwory. Przedstawia tak, nazywam się Marek Szkadowski, mieszkam na Wierszu, nie narzekam. To było przyjemne w Warszawie, każdy się dziwi, ale dziwią się tylko dziwni ludzie. Zajmuję się parapsychologią i transkomunikacją, też o transkomunikacji powiem trochę na końcu. I jeszcze jak znajdziemy chwilę czasu, to taki mały krótki film puszczę o transkomunikacji. Ale na razie przejdziemy do parapsychologii, tak, bo o tym chcemy sobie porozmawiać. I czy warto jakby w tą dziedzinę w ogóle, nie wiem, znaleźć, zapoznać się. Otóż pana psychologia nie ma nic wspólnego z magią. Ja nie jestem Harry Potter, przynajmniej może nie wiem o tym, ale nie jestem. Nie leciałem na wiosnę, więc jechałem autobusem, więc pewnie nie jestem Harry Potter. Nie jestem jakaś wróżka, nawiedzona, tak to powiedzmy, tylko normalnie żyjący człowiek, tak myślę. Znajomi mają inne zdanie, ale trudno. I wydaje mi się, że ta parapsychologia to jest coś, co nas w ogóle w życiu otacza. Co to jest w ogóle, tak? No psychologia, to wiemy, co to jest psychologia. No czasem idziemy do psychologa, czasem nie idziemy, ale nie muszę tłumaczyć, co to jest zawód psychologa, że ktoś z was będzie też psychologiem, tak? Czy psychoanalitykiem, ja będę leżał kiedyś na kanapce i będę słyszał, no proszę mnie rozluźnić, no co pana dopadło? Pamiętam, pan w szkole pan mieliśmy u mnie, tak się panu wrogiło, no. No na przykład, prawda? No i to jest wtedy człowiek jest psycholog. Ale parapsychologia to jest taka dziedzina, która wygląda poza rzeczy, które możemy dotknąć, zobaczyć, tak? Bo jeżeli widzimy stół, nie wiem, ekran, coś, to znaczy, że jest. A jeżeli tego nie widzimy, nie czujemy, nie znaczy, że nie ma, tak? Więc parapsychologia to jest jakby dziedzina badania rzeczy, które wybiegają poza zwykły zmysł człowieka. Bo mamy siódmy zmysł, powiedzmy, tak to nazwijmy. I wtedy mamy różne przeczucia, mamy różne jakby inne spojrzenia na świat, tak? Przeczucia z nas ma każdy. To nie jest tak, że człowiek nie ma przeczuć, bo co to jest przeczucie?
To jest tak, że ktoś do mnie mówi, wiesz, wiedziałem, że ja pojadę, to się nie uda. Ja mówię, to po co się robi? Właśnie, my się czasem kłócimy sami z sobą, tak? A potem ktoś się nie mówi, cholera, no i czułem. No i tutaj coś sobie poczuł. Nic z tym nie zrobiłeś. Otóż okazuje się, że tak naprawdę człowiek, gdyby umiał sam ze sobą się dogadać, to byłby bardzo mądry. Ale nie na zasadzie, że wchodzi do domu i sam do siebie, no, rany siadaj, będę sobie dobie ci kawki, bo pomyśleliby, że nas nikt zajmie, tak? Czy na przykład wyszedł po ulicy i mówi, gdzie idzie, w lewo czy w prawo? Na chwilę. Na chwilę, jeszcze że idziemy tam, idziemy w lewo, czy idziemy w prawo, tak? No nie o to chodzi, bo tutaj można by człowieka pochodzić, że tak mi się niech nie zrobiło. Ale chodzi o takie słuchanie się w siebie samego. Co to oznacza? No na przykład, kiedy siedzimy na przykład i uczymy się, tak? Dobra. No i uczymy się, to mamy różne myśli, one przychodzą. Kiedy na przykład piszemy, nie wiem, co piszemy, no kartkówkę, co to się pisze, kartkówki, tak? No i myślimy, jak tu jest, przychodzi myśl, napisz tak. I czujemy, że mamy to napisać. Czyli, że ta cała wiedza w nas jest, tylko jakby nieuruchamiana, gdzieś sobie ulatuje. Co to oznacza? Oznacza, że na przykład możemy być sami dla siebie bardzo dobrzy. Znaczy nie wpadajmy samo uwielbienie przez ustawienie, nie? No bardzo do powiedzenia. Dzisiaj nie mówił czemu, nie? Bo to nie o to chodzi. Ale jakby nauczmy się współpracować sami z sobą. Bo to jest tak, jeżeli nie ufasz sobie, to nie zaufasz nikomu. No bo jak można ufać na przykład sobie, jak się samemu człowiek sobie nie ufa, tak? Więc trzeba mieć zaufanie do siebie. Więc to jest ta jedna z dziedzin parapsychologii, która odkrywa w człowieku pokłady, które mogą mu dać w życiu bardzo wiele. To znaczy, tak samo jak nastawienie do życia, tak? Myśl, którą wysyłamy, jest jakby w cudzysłowie nad nimi czymś żywym. Bo myśl kreuje naszą rzeczywistość, bo to tak się kiedyś mówiło i do dzisiaj się właśnie mówi, jak myślisz, tak masz, tak? Ktoś do mnie przychodzi na przykład i mówi, proszę pana, ja zdaję na prawo jazdy, a ja znam siebie, to nie znam. Już nie zdałaś, już w ogóle mi nie przychodzi. Jedź, już, poszło. Szkoda ludzi na ulicy. Dlaczego? Dlatego, że ona już jest od razu nastawiona na to, że ona nie zna, tak? Albo na przykład wielu ludzi przyszłość, nie? Buduje na podstawie przeszłości. Bo mówi tak, jak znam siebie, to wiem, nic mi nie wyjdzie. A będzie tak samo jak w tamtym roku, ja się tamtym, więc dobra. I o co to chodzi? O to chodzi, że nie możemy, że powinniśmy budować tą przyszłość inaczej. Ktoś mówi, siedzi w domu, jutro mam kartkówkę. Na pewno, nie, już nie przerobione, gdzie, pogubiłem się, proszę, porady, a co tam jeszcze więcej, tak? Gdyby człowiek się nakręcał i mówił, że da radę, to wszystko byłoby inaczej. Bo jak powiedziałem, myśl kreuje naszą rzeczywistość, czyli generalnie, jak myślisz, tak masz. Czyli trzeba myśleć pozytywnie, tak? A pozytywne myślenie wynika z wnętrza, bo na przykład mówimy, pójdę, ale jest coś takiego, co nas mówi, nie idź. I my tego nie posłuchamy, pójdziemy i już.